Szczęść Boże, coś wam powiem. Niech się nie trwoży serce wasze, mówi Jezus. Bo lęk jest oznaką, że nasza miłość jeszcze się nie wydoskonaliła. Lęk pojawia się, gdy obawiamy się jakiejś straty, jakiegoś odrzucenia. Lękamy się, gdy nie znamy następnych kroków i celu naszej drogi. A Pan mówi, w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. To powinno nas uspokoić, bo mamy już przygotowane lokum. Jest miejsce, w którym będziemy przebywać na wieczność. A jednak nadal się lękamy, czy będzie nam tam się podobać. Jak to będzie urządzone, czy będzie pięknie. Czy to wszystko jest aż tak istotne? Dlaczego bardziej przejmujemy się, jak będzie wyglądać nasz dom w wieczności, a nie radujemy się z faktu, że będziemy tam z Chrystusem? Przecież z Nim to i można w szałasie, na leśnej polanie zamieszkać, byleby był przy nas blisko. Lęk jest zaprzeczeniem wiary, bo jeśli wierzymy w Boga, to czemu nie ufamy słowu Jezusa? Przecież to, co On do nas mówi, co nam oferuje, powinno wzbudzać naszą radość. Ten dzisiejszy tekst znam niemalże na pamięć, bo odczytuję go na każdym pogrzebie. Ten tekst nie służy do tego, by zmarłego przywrócić do życia, ale ma pomóc żyjącym nie zmarnować swojego życia. Mowa pożegnalna Jezusa i ona jest wskazaniem, wręcz zapewnieniem, że jeśli będziemy podążać za Nim, jeżeli będziemy żyli tak jak On, nasze życie będzie prawdziwe, dostąpimy radości wiecznej w chwale. Święty Augustyn przekonuje nas, że jeśli Go kochasz, idź za Nim. Chcesz wiedzieć, którędy masz iść? Ja jestem drogą, prawdą i życiem, mówi Jezus. Razem z Ojcem jest On prawdą i życiem. Przyjąwszy ciało, stał się drogą. Nasze czasy naznaczone są wzburzeniem, nerwowością, stresem. Doświadczamy tego, że Ojciec kłamstwa zatruł nasze myślenie, byśmy zło nazywali dobrem, a dobro złem. Zasiał w nas zwątpienie i sceptycyzm, które zabijają wszelkie przejawy nadziei. Tym wszystkim nie możemy z oczu stracić Jezusa, który z łagodnością powtarza nam, niech się nie trwoży serce wasze. Wielu pewnie odczuwa lęk na samą myśl, że ma naśladować Jezusa w Jego stylu życia, bo w to wchodzi uniżenie, pokora, mądre nauczanie, zgoda na śmierć. Czy w ten sposób nie zatrzymujemy się tylko na tym, co zewnętrzne? Czyż Jezus nie powiedział o sobie w relacji do Ojca, że są jednością? Tak więc naśladowanie Jezusa to wejście w osobistą i zażyłą relację z Bogiem Ojcem. On staje się wtedy przyjacielem, inspiracją, natchnieniem do naszych działań. Jezus każdemu obiecuje miejsce w domu Ojca, ale dojście tam nie jest proste. I za Jezusem to faktycznie stawianie kroków z krzyżem na plecach, ale jednocześnie z sercem wypełnionym miłością. Gdy Pan nas do tej drogi zaprasza, obiecuje swoje towarzystwo. Im mocniej się trzymamy Chrystusa, tym bardziej wyzwalamy się z naszego egoizmu, a nasza miłość dojrzewa. Chrystus jest drogą, bo tylko On może nas przedstawić Ojcu. Jest prawdą, bo dzięki Niemu możemy poznać prawdę o sobie. Jest wreszcie życiem, jeśli karmimy się Jego Słowem, kiedy spożywamy Jego ciało. Jest naszym życiem, kiedy otwieramy się na Jego Ducha i szukamy Jego miłości w najmroczniejszych kawałkach naszego życia. Z Panem Bogiem.